Posłowie, samorządowcy i działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego zorganizowali w niedzielę 100 spotkań na terenie całej Polski pod hasłem Zielona Niedziela. Jedno z nich odbyło się w Unikowie w powiecie sieradzkim. Podczas spotkania starano się odpowiedzieć na pytanie, czy grozi nam brak żywności i przedstawiono propozycję PSL na zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego. Zaprezentowano 10 postulatów dotyczących pomocy polskiej wsi. Chodzi o dopłaty, chodzi o uproszczenie procedur unijnych, chodzi o uproszczenie procedur możliwości kupowania ziemi przez rolników. Chodzi również o zieloną energię, gdyż są również ograniczenia poprzez Unię Europejską wprowadzane. Ja mówię zawsze, że to jest na czas, że tak powiem, innej sytuacji. Mamy teraz wojnę na Ukrainie, ale wcześniej, gdzie chodziło o ugorowanie, o stosowanie mniejszej ilości nawozów i tak dalej, teraz w dobie wojny, w dobie pandemii, która była, potrzebne nam jest tak zwane zaplecze żywieniowe. Mamy prawie 2 miliony 400 osób z Ukrainy, którzy są w naszym państwie. Koszty nawozów i produkcji są coraz droższe, więc musimy tutaj wyjść z możliwością zabezpieczenia żywieniowego dla Polaków, dla osób, które tutaj przebywają za granicę, jak i również trzeba wziąć pod uwagę całą Unię. Idąc dalej, bezpieczeństwo energetyczne, kiedy chcemy się pozbyć rosyjskiego gazu, musimy znaleźć własne alternatywy, czyli potrzebujemy postawić wiatraki, potrzebujemy zrobić fotowoltaikę, biogazownię. Na rzecz biogazowni potrzeba jest, żeby rolnicy produkowali odpady, które będzie można przemienić na gaz, prawda? Więc to są bardzo ważne tematy. Węgiel, idąc dalej, również nasze źródło, gdzie chcemy się pozbyć, że tak powiem, tego węgla rosyjskiego, musimy zwiększyć naszą produkcję i samego węgla, ale idąc w zieloną energię, co bardziej nam by pasowało w zieloną energię, również doprowadzić rolnictwo do stanu zwiększenia tak zwanej energii bio. I to są bardzo ważne postulaty, które wprowadzamy i które chcemy, żeby wybrzmiały tutaj u nas w kraju. Jakie PSL ma pomysły na to, żeby rolnik więcej zarobił na swoich produktach wytworzonych przez siebie, żeby polskie produkty w ogóle były w sklepach, a nie produkty z zagranicy? No właśnie, to jest też bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby polski rolnik mógł sprzedawać na tak zwanych targowiskach. Żeby były takie targowiska polskie. Nie, że jestem ograniczony, że przychodzi do mnie jedna, druga osoba, sprawdza mnie, czy ja mam pozwolenie. Jestem rolnikiem, mam swoje produkty i mam prawo sprzedawać. Mam prawo pojechać na ryneczek, gdzie ziemniak, marchew, wszystkie inne warzywa ja mogę sobie sprzedać. Nie robiłbym ograniczeń czy specjalnych pozwoleń. Jestem rolnikiem, więc mogę to sprzedawać i to jest bardzo ważne. Dalej idąc, należałoby troszeczkę zmienić system, jeżeli mówimy tutaj o tak zwanej formie albo dystrybucji między rolnikiem a samym sklepem, prawda? Wiele naszych sklepów, chociażby z sieci, sprzedaje te polskie produkty, ale jak widać cena wyjściowa dla samego rolnika, a produkty w sklepie, to jest ogromna przepaść. Gdzieś te pieniądze, czy ta cena tego produktu gdzieś gubi się między właśnie rolnikiem a samym sprzedawcą. Czy to są pośredniczy, czy to są zakłady? Tutaj należałoby w tą sferę głębiej zajrzeć. W jaki sposób można byłoby to z jednej strony uprościć przez to, żeby ta cena i dla rolnika była dobra i w sklepie dla samego konsumenta. Na Zielonej Niedzieli w Unikowie pojawił się Adam Nowak, wiceprezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników, zrzeszającej organizacje rolnicze z krajów Unii Europejskiej. Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach Zielonej Niedzieli idzie z konkretnym przesłaniem. Bezpieczeństwa żywności. Polscy rolnicy produkują dobrą, zdrową, smaczną żywność, ale potrzebują zrozumienia ze strony państwa. Dzisiejsze ceny nawozów, ponad 4000 zł za tonę, 4500 nawet, dotyczą nawozów, które były wyprodukowane, to widzimy na metkach, w ubiegłym roku w kwietniu. Kiedy ceny zdrożały gazu i paliw na rynkach światowych, to nawozy, które były jeszcze na magazynach, kilkukrotnie zdrożały. Rolnicy za to zapłacili. Zapłacili za ten monopol. Element drugi. Ceny energii i ceny paliw. Paliwo, ropa naftowa na rynkach światowych zdrożała raptem o 35-40%, a w Polsce dwukrotnie więcej. Jako PSL
proponujemy i postulujemy odblokowanie odnawialnych źródeł energii. To jest energia czysta, to jest energia pokoju, która może dać nam niezależność energetyczną. Każdy w ramach swojego gospodarstwa może dołożyć cegiełkę do tego, żeby wprowadzić skuteczną restrykcję dla rosyjskiej energii. Wyprodukować energię na własny rachunek. Główny postulat dzisiejszej Zielonej Niedzieli. Zablokowanie redukcji produkcji żywności przez Unię Europejską, która jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, a dokładniej sztandarowego projektu komisarza Wojciechowskiego Od Pola do Stołu.